Z pewnością nie raz i nie dwa słyszałeś lub słyszałaś w swoim życiu o intencjach. Być może zdarzyło ci się nawet x-krotnie wyrażać w życiu intencje. Natomiast podejrzewam, że duża część z nich wcale się nie spełniała i powodowało to jedynie frustrację i rozczarowanie. W tym filmie powiem ci, jak pracować z intencjami, by faktycznie dawało to efekty. Efekty, które będą dla ciebie zaskakujące. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest intencja. Intencja to tak naprawdę nadanie kierunku całej twojej życiowej energii w taką stronę, by prowadziła cię tam, gdzie ty po prostu wybierzesz, by cię prowadziła. Nasza energia bardzo często jest rozproszona w przeróżnych kierunkach. Często żyjemy dniem wczorajszym, przeszłością, przeszłymi emocjami, albo doświadczamy tak zwanego overthinkingu, tak? Nadmiernego myślenia dotyczącego naszej przyszłości. Tutaj dodam tylko na marginesie, tak żebyś pamiętał czy też pamiętała, jeżeli spodziewasz się czegoś negatywnego w swojej przyszłości, to przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że masz nieuwolnione emocje z przeszłości. To, co robi twój umysł, to projekcja tych zapamiętanych, stłumionych emocji na twoją przyszłość. Takie emocje oczywiście można uwolnić, co robimy regularnie na warsztatach Efektywna Transformacja. Możesz zarejestrować się na nie, klikając w link w opisie tego filmu. Cześć, ja mam na imię Bartek i już od wielu lat pomagam ludziom w procesie rozwoju świadomości. Zanim przejdziemy sobie do szczegółów pracy z intencjami, zaproszę cię jeszcze tylko w jedno miejsce. Chodzi o mojego Facebooka i Instagrama, gdzie codziennie rano pojawiają się inkantacje. Inkantacje to, mówiąc innymi słowy, polecenia, jakie wydajemy do naszego umysłu. Także jeżeli chcesz dołączyć do wspólnej zabawy i zacząć regularnie wydawać polecenia dla twojego umysłu, by prowadził cię tam, gdzie chcesz, żeby cię prowadził, a nie gdzie zapamiętał lub gdzie on uważa, że powinnaś się znaleźć, koniecznie dołącz do mnie Facebook, Instagram bartek.indygo.official. Żebyśmy na pewno dobrze zrozumieli działanie intencji, wyświetlę tutaj na chwilę mapę poziomów świadomości doktora Davida Hawkinsa. Nie jest to oryginał, jest to moja adaptacja tej mapy. Natomiast mapa poziomów świadomości pokazuje nam niezwykle istotną właściwość naszej rzeczywistości. Wszystko to, co wibruje, co kalibruje poniżej 200, osłabia nas, jest fałszem. Wszystko to, co powyżej 200, zaczyna nas wzmacniać. Każdy z nas, każdy człowiek ma swój określony poziom wibracji i zgodnie z tym poziomem wibracji, czy mówiąc inaczej, poziomem świadomości, każdy postrzega taki świat, jaki jest zgodny z jego emocjami i z jego przekonaniami. Być może zastanawiasz się, jak ma się to do tematu intencji. Widzisz, intencja sama w sobie nie istnieje. Intencja to proces, którego ty dokonujesz w swoim wnętrzu. I najwięcej w przypadku korzystania z intencji zależy oczywiście od tego, jak osoba korzystająca, wyrażająca intencje wibruje, jaką ma wibrację, jaki ma poziom świadomości. Bardzo często trafiamy na intencje w sytuacjach, kiedy, ponownie wyświetlę, jesteśmy w tych niższych poziomach energii, tak? Kiedy doświadczamy w życiu cierpienia, walczymy o przetrwanie, spotykają nas smutki, czujemy ogólne niezadowolenie. Kiedy jesteśmy na takim poziomie, to bardzo często łudzimy się, że coś w świecie zewnętrznym jest w stanie sprawić, że nam będzie lepiej, że my wewnętrznie poczujemy spokój i radość. I dlatego bardzo często na tych niższych poziomach
wyrażamy intencje dotyczące świata zewnętrznego. Moją intencją jest, żeby dostać podwyżkę, to wtedy wewnętrznie poczuję się bardziej obficie, tak? Moją intencją jest, żeby poznać miłość życia, no bo wtedy ja w końcu pozwolę sobie na to, by pokochać siebie. Moją intencją jest to, żeby ludzie pisali mi miłe rzeczy, no bo wtedy ja będę mógł czy mogła bardziej zaakceptować siebie. Intencje dotyczące świata zewnętrznego są formą próby zaspokojenia swojego wewnętrznego poczucia braku, swojego wewnętrznego niezadowolenia czymś ze świata zewnętrznego. Natomiast po pierwsze, takie intencje dotyczące czegoś na zewnątrz ciebie spełniają się dość rzadko, szczególnie jeżeli jesteśmy na tym niższym poziomie wibracji, po prostu nie mamy zasilania, nie mamy mocy do tego, by nadać rozpędu naszym intencjom. No ale po drugie, warto, żebyś o tym pamiętał czy pamiętała, to tak jak wspomniałem, forma oszukiwania siebie. Bo ani żadna osoba, ani żadna ilość pieniędzy na koncie, ani żaden przedmiot, ani żadne miejsce na świecie nie sprawi, że tobie będzie wewnętrznie dobrze i że ty poczujesz się wewnętrznie całością. Ty możesz zrobić to tylko i wyłącznie poprzez wewnętrzną pracę, poprzez uwolnienie z umysłu negatywnej energii, co robimy regularnie na warsztatach Efektywna Transformacja. Jeśli chciałabyś wziąć udział, link znajdziesz tutaj na dole w opisie tego filmu. A wracając do naszych intencji, pamiętajmy, te wyrażane z niższych poziomów świadomości w znamienitej większości dotyczą świata zewnętrznego i mają dosyć mały potencjał do tego, by przejawić się w naszym życiu. Nawet jeżeli to się dzieje, i tak nie zaczynamy wcale być bardziej szczęśliwi, bardziej spełnieni czy bardziej kompletni. To tworzy nam tylko chwilową iluzję poczucia zadowolenia. Natomiast jeżeli zaczniemy wyrażać intencje, które nie będą dotyczyły świata zewnętrznego, ale zaczniemy wyrażać intencje, które będą dotyczyły nas samych, czyli tego, na co zawsze mamy wpływ. Zauważ to, my w życiu bardzo często łudzimy się i chcielibyśmy, nasz kochany skrzatek Gosław chciałby móc kontrolować wszystkich innych ludzi, cały otaczający świat, po to, by w tych sterylnych, zaplanowanych przez siebie warunkach mógł czuć się dobrze. Rozwojem jest wyrobienie w sobie zdolności do tego, by czuć się dobrze niezależnie od okoliczności. By niezależnie od tego, co aktualnie dzieje się w twoim życiu, przyjmować to z akceptacją, ze spokojem, czy nawet z radością i wdzięcznością. Na tym polega rozwój świadomości. I wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jeżeli ty zaczynasz w ten sposób wykorzystywać intencje, na przykład, moją intencją jest, bym utrzymywał czy utrzymywała stan spokoju niezależnie od moich okoliczności, co się dzieje? Ty zaczynasz coraz bardziej utrzymywać stan spokoju i relaksu niezależnie od okoliczności. I możesz sobie pomyśleć, ale po co mi to tak właściwie? Ja jestem już przyzwyczajony czy przyzwyczajona do stresu. Stres po prostu stał się moim nieodłącznym towarzyszem, jest w moim życiu od lat. Po co to zmieniać? Wiesz, wydaje mi się, że przede wszystkim duża ilość stresu, co nie jest żadną wiedzą tajemną, negatywnie odciska się na twoim zdrowiu. Ale po drugie, patrząc na to już w kontekście manifestacji czy realizowania celów w swoim życiu, to ważne, żebyśmy pamiętali, że im częściej my jesteśmy w stanie rozluźnienia, w stanie relaksu, tym tak naprawdę efektywniej zaczynamy w życiu tworzyć, budować i manifestować wszystko to, co dla siebie wybieramy. Dlaczego efektywniej? A wyobraź sobie, jak jesteś pod wpływem dużej ilości stresu. Czy będąc zestresowanym lub zestresowaną, łatwo jest ci skupić się chociażby na tym, do czego w życiu zmierzasz, do czego dążysz? Czy przychodzi ci naturalnie wyobrażanie sobie tego, doświadczanie wdzięczności na ten temat? Czy raczej będąc w stanie stresu, jesteś poddenerwowany, poddenerwowana i
szukasz sposobu na to, by jakoś sobie z tym stresem poradzić. Czyli twoje skupienie nie jest ukierunkowane na budowanie, na tworzenie, tylko jest ukierunkowane na radzenie sobie z tym wewnętrznym dyskomfortem, z tym wewnętrznym napięciem. I wykorzystanie intencji właśnie do tego, by zmieniać zawartość własnego umysłu, by zmieniać swoją energię, przynosi niesamowite efekty, tylko jak to bywa w przypadku rozwoju, jak zawsze wymaga to od nas konsekwencji. Nie są to zmiany, które zadzieją się w ciągu, wiesz, trzech kiwnięć kociego ogona. Są to zmiany, które wymagają twojej regularności, które wymagają powtarzania. Natomiast jeżeli ty jesteś w tym regularny, regularna, konsekwentny, konsekwentna, to przekonujesz się o tym. Zaczynasz przypominać sobie o tym, jak wielką mocą dysponujesz. Zaczynasz przypominać sobie coraz bardziej o tym, że to, jaki lub jaka jesteś, nie jest wynikiem okoliczności twojego życia, nie jest niczyją winą, że ty nie jesteś niczyją ofiarą, ale że jesteś świadomym twórcą lub świadomą twórczynią swojego doświadczenia życia, ale także tego, jaki lub jaka jesteś. Wiesz, bardzo często jest mowa o różnego rodzaju podziałach, tak? Na przykład klasyka gatunku, introwertyk, ekstrawertyk. I ludzie często wierzą w to, że oni są jednym albo drugim. I wierzą w to, że to zostało gdzieś wcześniej ustalone, że to jest narzucona na nich norma i tak naprawdę nie zależy od nich. Ale wiesz, co sprawia, że człowiek jest introwertyczny albo ekstrawertyczny? Jego przekonania na jego temat, emocje, jakie ma na swój temat. I chciałbym, żebyś z tego filmu również pamiętał, czy pamiętała, że odpowiednio wykorzystując intencje, jesteś w stanie oddziaływać na bardzo głębokie zmiany w sobie, na swoje podejście do życia, na swoje podejście do siebie, na swoje podejście do twojego partnera, partnerki czy twojej pracy. Jeżeli ty zmieniasz w ten sposób swoje nastawienia, to to, jakiego życia doświadczasz, również ulega zmianie. I na sam koniec chciałem jeszcze podbić to wszystko, co tutaj powiedziałem, cytatem z Rumiego. Rumi powiedział piękną rzecz, niesamowite słowa. Kiedyś byłem bystry i chciałem zmieniać świat. Dziś jestem mądry, więc zmieniam siebie. I na sam koniec chciałem ci tego z całego serduszka życzyć, byś korzystał lub korzystała z intencji w taki sposób, by zmieniać siebie, by stawać się coraz lepszą wersją siebie, coraz bardziej pozytywną osobą, która swoją radością, swoim poczuciem spełnienia, swoją wewnętrzną kompletnością będzie mogła się po prostu dzielić ze światem, dzielić się tym z innymi. Już niedługo ponownie otwieramy zapisy do Alchemii kursu podstawowego, więc jeżeli czujesz, że jesteś już gotowy, gotowa na doświadczenie naprawdę głębokiej wewnętrznej alchemii, zapraszam cię do śledzenia. Przypominam, Facebook, Instagram, zapraszam na codzienne poranne relacje, 6 rano, parę minut po 6, inkantacje, a także cenne wskazówki, dzięki którym będzie ci coraz łatwiej przekraczać kolejne poziomy świadomości. Życzę ci mnóstwo miłości, mnóstwo światełka, a także tego, by w każdej sekundzie, w każdej chwili twojego życia zalewała cię ogromna fala błogosławieństw. Namaste.